No, to jest ciekawa historia z tymi paragonami, bo podobno paragon to nie jest papier. A przynajmniej nie można paragonów wyrzucać do śmieci jako papier, czyli tam, gdzie się wyrzuca papier. Były takie artykuły w tej sprawie, ale też na ulotkach jest taka informacja, na ulotkach, które dostarcza firma wyrzucająca, odbierająca śmieci, tak? Ale jest też opinia, że to w gruncie rzeczy tak niewielka ilość tych paragonów, jaka jest wśród innych papierów, że to nie szkodzi. Jeszcze jedną czytałem taką ciekawostkę, że jak się da coś, co wygląda na papier, tak, przerwać, to jest to papier i można to wrzucać do papierów. No a jak ci nie da przerwać, to znaczy, że to nie jest papier. No i zaraz zrobimy doświadczenie. Sprawdzimy, czy to się da przerwać. No da, to nawet lekko. A to? No nie wiem, nie wiem, nie wiem skąd ta sensacja wychodzi, że to jednak papier. Ale mam pewien pomysł. Jak ktoś ma jakieś problemy z tymi paragonami i koniecznie by chciał je wrzucić do papieru, no to wystarczy jakąś, powiedzmy, niepotrzebną książkę znaleźć. O. Już. Nie widać. Nie widać. Spoko. A tak zgodnie z tymi zaleceniami to należy paragony rzucać do odpadów tak zwanych zmieszanych. I jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Ja tego nie czytałem, ale artykuł miał tytuł mniej więcej: czy paragony są szkodliwe? I jest taka teoria, nie wiem czy spiskowa, czy naukowa, że w paragonach wykorzystywany jest bisfenol, notabene używany też wcześniej. No na przykład w suszarkach do grzybów. A jak chcecie, to się bawcie tymi tematami. A ja tymczasem wyrzucę te paragony. A książki tej, chociaż niepotrzebna mi jest, to chyba na razie jeszcze nie będę wyrzucał.